Jestem stolarzem. Znam wszystkie narzędzia, mam za sobą lata doświadczeń, setki dużych realizacji. Czy jestem doskonały? Nie. Czy moja praca jest niemal doskonała? Tak. Dobry warsztat to taki, w którym panuje porządek, praca jest efektywnie zorganizowana, taki, w którym nie ma niczego ponad to, co potrzebuję. Potrafiłbym się po nim poruszać z zamkniętymi oczami. Tego wymagam też od oprogramowania. Nie potrzebuję ozdobników, nie potrzebuję wymyślnych funkcji, których prawdopodobnie nigdy nie użyję. Chcę móc poruszać się po programie intuicyjnie, bez wielogodzinnych szkoleń. Chcę używać programu tak, jak buduję meble, krok po kroku, spokojnie i skutecznie. W meblarstwie pracy nie da się zorganizować w trakcie. Nie da się rozpocząć produkcji nie wiedząc, czy mam na stanie odpowiedni materiał. Nie da się zapamiętać ilości oraz jakości stanów magazynowych, ani monitorować ich na bieżąco bez odpowiedniej pomocy. Optimik pozwala mi zacząć i prowadzić pracę z dokładnym rozeznaniem co do posiadanych na stanie materiałów złożonych zamówień. Powiadomi o brakach, o możliwości wykorzystania pozostałości odpadu po poprzednich zleceniach, a jeśli materiał jest uszkodzony, będę wiedział, czy mogę przenieść go do innego projektu. Optimik rezerwuje za mnie potrzebny materiał, automatycznie tworzy karty przyjęć i wydań, pozwala mi zarządzać listą dostawców i producentów. Wszystko, co zabierało mi czas jeszcze przed rozpoczęciem produkcji, dzieje się niemal samo. Nie zostałem stolarzem, by siedzieć w papierach, raportach i tabelach. Chcę zajmować się tym, na czym znam się najlepiej. I to samo robi Optimik. Zależy mi na czasie, więc najchętniej korzystam z parametrycznego katalogu mebli. Stale tworzę nową bibliotekę elementów meblowych, dzięki czemu jestem pewien, że wyeliminowałem wszystkie możliwe błędy produkcyjne. Jednak, co najważniejsze, na moich oczach godziny pracy koncepcyjnej kurczą się do kilku minut. Korzystam z funkcji automatycznego doboru zawiasów i okuć, korzystam z możliwości dodawania warstw tam, gdzie formatka ma być grubsza, korzystam z dokładnych wyliczeń wszystkich wymiarów mebla. Po prostu korzystam z Optimika. Chcę wiedzieć, na jakim etapie są moi pracownicy, ale chcę też zlecać im zadania możliwie szybko, prosto i precyzyjnie. Mogę zarządzać wszystkimi maszynami jednocześnie, ustawiając inne parametry cięcia na każdej z nich. Mogę szybko i łatwo wskazać krawędzie do oklejenia czy szlifowania. Mogę zobaczyć perfekcyjny rozkrój moich formatek w ciągu kilku sekund lub poświęcić swój czas, by rozkrój stworzyć samodzielnie. W dowolnym momencie widzę, które z nich zostały już wycięte. Mogę tworzyć formatki o niemal dowolnym kształcie, okrągłym, trójkątnym czy owalnym. Wiem, że Optimik ułoży je na rozkroju w sposób idealny. Mogę je pogrupować tak, by oszczędzić możliwie jak najwięcej materiału lub tak, by uswojenie przechodziło płynnie z elementu na element. Mogę zaimportować formatki stworzone w innych programach. Od decyzji do gotowego projektu rozkroju dzieli mnie kilka sekund. Widzę, jak Optimik wysyła gotowy rozkrój bezpośrednio na maszynę CNC i widzę, jak asystent cięcia z każdą wydrukowaną etykietą z danymi eliminuje wszystkie dotychczasowe błędy moje i moich pracowników. Widzę, jak 9 miesięcy pracy nad algorytmem programu zmienia godziny mojej pracy w sekundy. Widzę, że było warto. Pracuję z pasji, ale pracuję też, by zarabiać. Zarządzam kosztami, ceną i czasem. Mogę łatwo wystawić raporty kosztowe, a znając cenę i wagę każdego elementu, Optimik umożliwia mi stworzenie rzetelnej wyceny. A rzetelność i dokładność to coś, co moi klienci otrzymują w bonusie. Nie posiadam dużego zakładu produkcyjnego. Ja pracuję jak duży zakład produkcyjny.